Breaker 1-9, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Pigpen? Come on. Yeah, 10-4, Pigpen, for sure, for sure. By golly, it's clean clear to Flagtown. Come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Pigpen. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy. Jedzie dalej. Dobrze. To na rowerach jedną, tam piętę nie rozmawiam. Brawo, tak? Tak? Pięknie. Pięknie. Ma praktykę chłop. Daje radę. Widać, że się przyzwyczaimy. Chociaż większość z nas wie, nie? Chciałem się dowiedzieć, czy policja w ramach nagrody stawia igło? Okej. Dziękujemy bardzo za kibicowanie, za uwagę. Spotkamy się w historii. Do zobaczenia. No fajnie, chłopaki z Giela znowu okupują samochody. A wy co tutaj, znowu? W samochodach? No, godzimy się. Z drugiej strony da się wsiąść? Dzień dobry, chyba pana nie widziałem. Siemano. Szanowni Państwo. I co, powiesz o tym samochodzie? Nie. Giga Space to jest ten, który tam stoi na wprost. Widzi pan tego zielonego? No. Bo tamten ma kabinę Giga Space, to ona ma 2,13 m w środku. Ten ma 1,96 m. Ten ma 1,96 m. To i tak wystarczające. Powiem ci, Paź, ja jestem osobą wysoką. Ja jestem osobą wysoką, ale jeszcze mam kapelusz na głowie i stoję wyprostowany. Stoję wyprostowany i jeszcze mam tutaj zapas nad dachem. Zapas powietrza, że tak powiem. Zapas miejsca. Muszę kamera przy samym dachu. Marki Mercedes, to rzecz jasna, ale nie tylko. Odpychane nóżkami, tak jeżeli delikwent ma około metra... Leżanka też super, powiem ci, wiesz. Półeczki. Serdecznie zapraszam. Górna leżanka. No. Zobacz, że tu masz miejsce dobrze wykorzystane. No. I tutaj teraz jako pasażer sobie usiądę, miejsca dużo, w każdej pozycji. Tak palce, tak, do góry to proszę podciągnąć, mocniej, mocniej, śmiało, śmiało. I odnosimy, mamy podeścig do jedzenia, do laptopa położenia czy coś takiego. I to można śmiało zamknąć. Można w tym momencie zamknąć. Super. No i kurczę, pod same kolana. No to jak w mojej pozycji, no to no, wchodzi dobra, mi stolik pod same kolana. Tu sobie kładziesz, tu sobie tak jest, kładziesz. No. Masz mało miejsca takiego niewykorzystanego, nie? Tak jest. I jest miejsce i... Na ten przycisk. Służo, sprawdzamy. Można to zobaczyć? Który... Tak. Nie chcę tutaj sterować. Pod małą ręką.
Tomek, muszę. Głęboko ręka wchodzi. Szanowni Państwo... No wsadziłeś tam całą rękę. No. No. Schowki bardzo głębokie. A to jest... To jest jeszcze głębokie. I wiesz, w przeciwieństwie do nowej, do nowego Volvo, ten szyberdach nie ogranicza po prostu samego schowka, co nie? Tam był dach ścięty i... Ale przemyślany ze względu na to, zobacz, deskę masz jak najmniej tutaj. Tak, tak, no. Dokładnie. No i schowek, tą szufladkę całą jesteś w stanie schować jedną ręką, bo w drugiej cię mam przecież kamerę. Nie będę obawiać się. Tak to mniej więcej wygląda. Także zobaczymy, co się będzie działo. No, pokaźne schowki. Jeszcze są... Jest możliwość, proszę, jeszcze zgłosić się do... Nie, no to ma więcej przestrzeni, tych schowków, tego wszystkiego, tutaj lodówki pewnie. Czekaj, da się to otworzyć. Tak, lodówek to jest. A jak wiesz, słuchaj pan? To nie jest lodówka? To jest głębokie. Aha, tak, fakt, fakt. To może tam jest lodówka, te drugie. Tu będzie chyba lodówka. Tak, to jest lodówka. Zgadza się, masz rację. Wyżej jest, dobra. Niech pana super ciśnie. Nie, naprawdę duży jest. No. Tam są już tak. Nie pasę pan wyciągnąć, dobra. No to wiesz. Zmiany, mianetka, zmiany. Taki by mi wystarczył. Te fotele są również, to fantastyczne. Ale to jest na automacie, nie? A to jest do przodu jest. Super się w nich siedzi. Bardzo mięciutkie. Czekaj, żeby skateboard tam wiedział. Nie wiem, bo tu jest chyba. Moment. Dobra, spokojnie. Na wstecznym jest ustawiony. Nie. Jest neutral teraz. O. No to czy on strzałka do prawej, a tu? Proszę. Neutral, teraz no na neutral, teraz mamy na neutralu. No tak. Można tutaj zobaczyć? Ale tu pan nic nie zobaczy, to jest system feedboard, czyli system jak gdyby kontaktu pracodawcy z kierowcą. W trasie. Kontrolowania, gdzie jest, co robi. Gdzie jest. Jak jedzie, w jaki sposób jedzie, może mu przesłać wszystkie komunikaty. Czyli Big Brother, no. Jedno działa jak gdyby na zasadzie nawigacji, czyli GPS-u. On wtedy pozycjonuje samochód, gdzie kierowca jest, jak jedzie, z jaką prędkością się porusza, jaką pokrywa, jaką trasą się porusza i tak dalej. Oprócz tego jest jeszcze łączność poprzez sieć komórkową i wtedy on może praktycznie wszystko, czyli przekazać kierowcy, co ma robić, gdzie ma jechać, albo na przykład daje mu informację, źle jedziesz, jedziesz nieekonomicznie, zostałeś skontrolowany, bo to wszystko można zrobić, nie? Tym systemem można wejść do auta, sprawdzić jego stan techniczny, przebieg kilometrów, zaplanować sobie przegląd samochodu. Wszystko można tym zrobić. A jest coś takiego, że może dysponator stanie, nie wiem, będzie awaria i kosterki? Tak, oczywiście. Tylko, że to kosztuje. No, system Fleetboard jest w Actrosach montowany seryjnie, z tym, że przez pierwsze chyba 4 miesiące on jest za darmo, natomiast później jest opłata abonamentowa, tylko w zależności od tego, co się wykorzystuje, jaki zakres usług ma być. To jest gdzieś w granicach około 20 do 60 euro na miesiąc i wtedy po prostu płacąc taki abonament, no pracodawca wie o aucie wszystko, co się z nim dzieje. W każdym momencie jego nie wiem życia. Nie. Radio jest tutaj takie proste, albo może być bardziej rozbudowane, duże, z nawigacją, może być nawet z instrukcją obsługi samochodu. Wszystko jest w formie elektronicznej, że kierowca sobie siedzi na przykład na stójce, odpoczywa, może sobie wejść do komputera, wszystko poczytać na temat auta, nie? A to jest ten pilot wielofunkcyjny, tak? To jest pilot wielofunkcyjny, tym pilotem możemy zdalnie, będąc na zewnątrz, sprawdzić wszystko, czyli sprawdzić światła. Można sprawdzić ciśnienie w kołach, można wypoziomować samochód, włączyć klimatyzację, wyłączyć klimatyzację, wszystko można tutaj zrobić tym. No to jest dodatkowa opcja, tak? To jest dodatkowo. Normalnie jest normalny, zwykły klucz, jakiś powiedzmy z pilotem, natomiast to kosztuje, nie? To kosztuje normalnie gdzieś jakieś 250 euro dodatkowo, no. To jest tylko tyle, bieg do przodu, co nie? I tyle, gaz i hamulec i tyle. No, dokładnie. Tu jest ręczny, włączy pan tempomat. Jeszcze w tej chwili jest taki system PCM, bodajże to jest system, który na 3-4 km przed panem wykrywa, co będzie, jaka jest droga. Przecież jest pokrycie jakieś 90% Polski, wszystkich dróg krajowych, autostrad i tak dalej. I on będzie wiedział, że na przykład za 3 km będzie wzniesienie i on sobie sam wszystko po prostu
prostu dostosuje. Także poleci pan na przykład na automatycznej skrzyni biegu z włączonym tempomatem, on sobie wszystko sam dostosuje, tak żeby wykorzystywać energię kinetyczną, czyli wjeżdża na górę, później zjeżdża siłą rozpędu, wtedy obniża, no to już po prostu to jest wyższa szkoła jazdy. To nie tak, jak mi się jeździło jelczem albo jazdą. Ale tak jak pan mówił, to jest na razie gdzieś około 50% Polski. 95%. Ja pana zrozumiałem 50, nie wiedzieć dlaczego. 95% Polski praktycznie. I to, ale to tak naprawdę się... Wszystko no, panu pokażę. Tak. Jeżeli będzie miał pan... No bo jest tutaj u nas taki pan Marek, który jest naszym, że tak powiem, instruktorem nauki jazdy samochodów ciężarowych dla kierowców różnych firm i tak dalej. Miałem tutaj takiego pana, opowiadał to wszystko, to po prostu to jest głowa boli, nie? No mówi, panie, no ale ja jeżdżę teraz, mam na automacie wyłączać wtedy tempomat. Nie, nie trzeba, tu wszystko się samo dostosowuje, nie? To jest aż niewiarygodne. No, te maszyny nas po prostu wyręczają w sposób, no, ogromny, no, nie, to ogromny. Kierowcy. Brzmi to wręcz, no, kosmicznie. Kierowca ma tylko skręcać. Skręcać i z papierami chodzi i jeszcze... Za niedługo wymyślą coś, że samochód pojedzie bez kierowcy i człowiek będzie już w ogóle no, bezużyteczny. Może... Nie, to chyba zbyt daleka droga jeszcze do takiej sytuacji, ale no naprawdę robi się bardzo dużo po to, żeby ta jazda była jak najbardziej ekonomiczna, żeby ten samochód po prostu palił jak najmniej, żeby był po prostu ekonomiczny. Nie ma tego, to nie tak ma. Nie odpowiem panu. Auto zostało przetestowane na trasie 10 tysięcy kilometrów, to była trasa Szczecin-Rotterdam. Jeździło 3 samochody, między innymi te, które stoją tutaj za nami, te tak zwane ekobestie. Auto jechało z pełnym obciążeniem, z ładunkiem, 10 tysięcy kilometrów i wyszło 25 litrów na 100. O kurde. To była taka jazda chyba typowo eko, nie? No, wie pan, no, robi się test, no to się robi to, żeby to było ekonomiczne, żeby tu sprawdzić, no, jak można jechać, nie? No, kierowca, który wszędzie raczej takiego wyniku tak normalnie nie uzyska. No to wie pan, ale to... To jest kwestia szkolenia kierowców. Dokładnie, że ale teraz korki na... To nie jest teraz, że każdy kierowca, który zrobi papiury, to wsiada do takiego auta i jedzie. On sobie nie poradzi, bo tu jest po prostu tyle różnych rzeczy, że to jest niedługie. To nawet i stary kierowca się nie musi pojeździć, mówię, miesiąc, żeby ponad cztery samochody. Żeby tylko. No, ja mówię, wiesz, żeby tylko. Ja jeździłem w czasie Mercedes, tali mi dali dach. I powiem panu, że Mercedes w górę, bo ja jestem z Rzeszowa, to na górach ten dym, nie czyli to Mercedes był silny, tak powiem, że dach jest słaby. Bo ja mam biegi tu. No, ale też trzeba wychować. U nas też zmieniono z silniki, bo kiedyś były V-ki, a teraz są żeglówki sześciocylindrowe. Tyle, że w dachie jest bajerski, a w Mercedesie miał szyby na korku. A na stary? Nie, nie, bo miał tylko stary. Na placu główny, to jeszcze mam kilka miejsc, bo tak, to proszę do mnie. Tam, że jest jakiś system też, ten, tam, że się wysyła te kontynuenty i tak dalej, wszystko pełna łączność. No. I jest coś takiego, że w czasie jazdy on podpowiada kierowcy na przykład... Jakie nie, że wiek, tylko chodzi o to, że jak on jedzie, ocenia jego jazdę na bieżąco. No to nie wiem, czy to tutaj jest, musiałbym się koledzy poszli, a... Jeżeli trzyma za wysokie obroty, to on go poinformuje, że ma na przykład wrzucić ten większy bieg, albo trzymać się niższych obrotów, czy coś takiego. Tam naciśnie tam na ten przycisk, odblokujemy kierownicę, elegancko, żeby łatwiej się wysiadało. Ale to jak w osobówce, kurde, to już jest... Nie ma tylu przycisków, jest to tak... No nie ma, tak jest... Ale powiem wam szczerze, że siedziałem wczoraj w nowym Volvo i tutaj te wnętrze mi się bardziej podoba. Ale to jeszcze wam powiem panowie, że to jest to skromne wnętrze, nie? Można zamówić jeszcze takie wnętrze, że ale jak ja ostatnio przyjechały do nas zamówione auta pod klienta, to kurde, byłem po prostu w ciężkim szoku. Po prostu takie wnętrze odgiglane. Oczywiście to wszystko kosztuje, nie? No to nie jest nic za free, ale po prostu wyposażenie auta i wygląd kabiny, no był po prostu... Powalający. Mnie powaliło. No Volvo ma niewykorzystane miejsce, bo tutaj jest mało takich miejsc niewykorzystanych. Ta deska wiadomo, ten spad no to nie, ale tam ta duża półka taka wykorzystana, tutaj też ten... Tu jak się rozłoży stolik, to tutaj jest... Tak, no tu mi się zdecydowanie ta przestrzeń bardziej wydaje wykorzystana. Przede wszystkim, wiesz, tam był ten szyberdak przesunięty do przedniej części kabiny. Był pochylony, wiesz? Tak, i schowek był pochylony i moim zdaniem był też ten mniejszy, tak? Tutaj zmieściłeś całą rękę aż po same ramię. Że... One są, zobacz, tu odtąd. Tak. Tutaj też tego mięsa mam mniej, wydaje się, aby tutaj tego mięsa miał mniej, ja to tak nazywam mięsem, wiadomo o co chodzi. Bo tu idzie w górę, nie? Tak, a... Faktycznie.
A ogólnie rzecz biorąc, no to te schowki są o wiele głębsze, no tak mi się wizualnie wydaje, no mogę się mylić. Ale deska rozdzielcza, tu wszystko mi się podoba o wiele, wiele bardziej. Przede wszystkim te zegary są podobne troszeczkę do Chevroleta, nie? Do tych samochodów wyścigowych Chevroleta. Ładnie to wygląda. Idziemy oglądać inne samochody. Czekaj. Składane siedzenie, proszę bardzo. Czegoś, czego nie zauważyłem wcześniej. Idealnie płaska podłoga, nie ma tego stopnia co w nowym Volvo. No i oczywiście nie ma żadnego lewarku do skrzyni biegów, czy coś w tym stylu. Jest tylko pedał gazu, pedał hamulca, zero sprzęgła. Całkowicie zostało wyeliminowane. No, także... I gdybym miał wybrać nowego Volvo, a nowego Mercedesa, wybrałbym nowego Mercedesa z czystym sumieniem i bez zastanowienia. Także tutaj nie ma o czym w ogóle dyskutować. Po prostu Volvo nie wykorzystało potencjał tego, że wyprostowało tą przednią szybę i tą przednią ścianę. I te schowki troszeczkę, no, Volvo, moim zdaniem im nie wyszły. Volvo zawsze herbaty takie było, nie? No, dokładnie. A niby tam przecież siedzą ludzie, nie? Konstruktorzy. Tak, dokładnie. Przecież pracują nad tym, myślą, kombinują przez stworzenie takiego samochodu. To nie jest miesiąc, rok, tylko to jest nieraz kilka lat pracy, żeby to wszystko udoskonalić i zrobić to w sposób jak najlepszy, nie? Tak, ale wie pan co, to są też opinie kierowców, prawda? Oni się też opierają przecież o opinie kierowców, którzy przez lata jeżdżą i właściwie oni swoimi opiniami też budują ten samochód, prawda? Zgadza się, zgadza się. Ale też jest tak, że nie możemy tak zrobić, bo on już ma. Placu Boju, czyli jest to główny plac między głównym namiotem a stanowiskami Mercedesa. Serdecznie zapraszam. Też jakieś osłony stosowane, nie? Koło i po prostu wszystko jest na wierzchu. Znaczy wiesz, to nie wiadomo, czy to może to jest do wersji pokazowej, czy to tak faktycznie, tak czy te MP3 mają tak... Wszystkie tak mają? Że to widać? Tak? Nie wiem jak tamten, nie? No ten ma osłonę, tak, ten ma osłonę. Czyli może tak, tamten ciągnik... O, to, aha, tutaj, bo tutaj jest osłona, a tam po prostu widać cały silnik. Ale może z drugiej strony jest. Kwestia kabiny, tak? Dzięki uprzejmości pana z Mercedesa zobaczymy wnętrze Antosa. A więc wchodzimy do Antosa. Zobaczymy, czym wyróżnia się Antos. O, zdecydowanie mniej miejsca. Węższa kabina. Węższa kabina, dużo mniejsza. Aczkolwiek design zachowany. Tylko ta deska rozdzielcza jest, wiadomo, no, troszeczkę mniejsza. Co? Tak, jest leżanka. Tylko, że żeby tą leżankę rozłożyć, to pewnie wiesz, trzeba tymi fotelami na maksa. Ten tempo pewnie jest składany. Bo trudno, żeby nie. No ale wiesz, no, też minusi. Spróbuj za tą wajchę złapać. Za tą? No. Czekaj, jedną ręką da się? Wiesz co, jedną ręką się nie da, bo ja jedną ręką, wiesz, jedną ręką operuję kamerą. Czekaj, a to coś jest? To jest do pasu? Nie, to musi być od tego, wiesz? Staniesz na tunelu? Czy ja stanę na tunelu? Właśnie. Zobaczymy, czy ja stanę na tunelu. Postaram się. Opa! Jak widać, nie jest to wcale takie trudne. Masz. Proszę bardzo, po prostu siedzenia się opiera. Tam musisz odpiąć leżankę. Tak, i leżanka. Musisz tam odpiąć. Leżanka tu się odpina. Spróbuję to jedną ręką. Gumowy motylek. Dam radę? Dam radę. I proszę bardzo, w tak małej kabinie leżanka oczywiście jest możliwa. Dlaczego by nie? Schowki, wiadomo. Wyświetlacz. Mało miejsca, nie? Tak, jest zdecydowanie mniej miejsca, ale to jest zdecydowanie... Tak,
wiesz, biorąc pod warunki, że, biorąc właśnie pod uwagę to, że jest to jakby nie było kabina. Samochód dystrybucyjny. Tak, samochód dystrybucyjny, którymi ja miałem możliwość kiedyś jeździć. Słuchaj, że tak tą kamerą. Ale spróbuję to, może ja sobie odłożę jednak ten aparat na chwilkę. Siedzi? Ciebie siedzi? Ja tu nie było zapinane. Proszę bardzo. Myk. I już wszystko jest. Nie no, wiesz, wnętrze ładnie jest wykonane, te plastiki są takie nawet dość miłe w dotyku, bo te, wiesz, nie wiem czemu, ale zazwyczaj w tych wszystkich nowych modelach ten plastik nie jest zbyt taki miły w dotyku, on jest taki... Jest taki twardy. Jest taki twardy, jest taki... Chociaż w Highwayu jest miękki. W Highwayu? Ty, właśnie, nie byliśmy w Highwayu, będziemy musieli tam się przejść. Może jutro będzie ten dobry gość, to nam opowie, wiesz? A mówisz, że teraz jest zły człowiek w Highwayu? Znaczy, nie wiem, bo ten pomarańczowy, wiesz, do tego pomarańczowego to on ci wszystko powie, co i jak, bo się naprawdę jest w porządku. Czyli tak, kierownica ta sama, deska ta sama, to wszystko to samo, radio, tylko że troszkę mniejsze, tak? Duże radio. Jakby to większy radio wyświetlacz, no. Bo wiesz, bo tam to jest desce wbudowane, a tutaj to jest... Znaczy też desce, tylko że troszeczkę inaczej to wygląda. To miałeś schowek i małe radio, to masz duże radio. Nie? Tak jest, tutaj są wejścia na jakieś karty. SD card, tak, tak, tak. Poza tym... Antos. Antos, specyfikacja. Sowki bardzo malutkie. Oś przednia 8. Ale chwilka. No, ta klapka powinna być chyba elastyczna, prawda? Ona mi się sama zamyka. No i mi ręka wejdzie tak do łokcia. A ja mam rękę dość... Długą także, spoko, rokofoko. Brak podświetlenia w stowkach, ale wiadomo, to jest kabina dzienna. Głośniczek. Ja tu teraz jestem na klęczaka. I się wyprostuję na kolanach, no to mam pod sufitem, że tak powiem, również troszeczkę tego miejsca. Dobra, wychodzimy. 750 EV. No tutaj silniczek jest zabudowany faktycznie. A zobaczymy teraz wnętrze nowego Volviaka. Jeszcze raz. Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo. Szukam fal, teraz dobrze zabrał, gdzie głosem. Stary Willie Nelson, znowu śpiewa mi. Parę słów, parę... A całe serce płonie. Takie proste rynki. Stary,
Czesane aluminium. Oczywiście plastikowe. Plastik. A narzekają, że Samsung jest plastikowy, a teraz auta robią plastikowe, proszę bardzo. Ale reflektory ma imponujące, to trzeba przyznać. Zobaczymy sobie nową Renówkę, oczywiście z pozycji kierowcy. Zegary zaskakujące. Ty, bardzo duży jest ten ekran komputera pokładowego. Jest jakaś możliwość, żeby pan włączył kluczyk, żeby tak pokazać tylko te zegary? Może pan? Tak, oczywiście. Zadamy kluczyk i przekręcamy raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Fantastyczne, fantastyczne. Wszystko czytelne, klarowne, nic dodać, nic ująć. Bardzo ładny wyświetlacz. Prędkościomierz u góry. Na tą chwilę to są wersje pokazowe, także na razie języki, które są do wyboru, to jest niemiecki, francuski i angielski. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o wersje, które już będą przychodziły dla klientów, no to będą już z polskim menu. Aha, rozumiem. Czyli na chwilę obecną trzeba po prostu czekać na polski language. Dokładnie, no to są wersje, tak jak mówię, pokazowe pierwsze. Nawigacja, z tym, że nawigacja w tym momencie też jeszcze nie jest uruchomiona, dlatego że... No rozumiem, że to jest wersja test do pokazu, więc tak. nie jest jeszcze wyposażona w to, co powinna być wyposażona na polski rynek. Dokładnie. Ale przecież to jest, że tak powiem, szczegół. Najważniejsze jest to, co ten samochód prezentuje w środku, bo przecież to się nie zmieni. Chyba że weźmiemy jakąś inną opcję. Podłoga również jest płaska, zero lewarka skrzyni biegów przy ręce. Wiadomo, dwa pedały, zero sprzęgła. Bardzo ładna leżanka. Na szybie. To jest aktywny tempomat. Jak pan dojeżdża do samochodu poprzedzającego, a drugi gadżet, aktywny który tempomat, jest, to jednak. Jak pan przejeżdża przez linię, to wibruje fotel. W momencie, kiedy siadam na fotel, on mnie automatycznie lekko unosi w powietrze, także... Fantastyczne uczucie. Wykonanie jest również fantastyczne. No troszeczkę inaczej. Ten plastik jest również miły w dotyku. Daje odczucie, jakby się dotykało gumę. Chociaż to chyba guma nie jest. Ale plastik jest miły w dotyku. No wiewy, super, fajnie to jest rozwiązane. No trzeba przyznać, bardzo ładnie. Schowki, zobaczymy jak głębokie. Na moją rękę, zobaczymy ile zmieszczę. O! Więcej niż w Mercedesie. Schowek całkowicie prywatny, zamykany na kluczyk, na jakieś dokumentacje. Super. Zobaczymy jeszcze tutaj. Schowki oczywiście podświetlane. Super, spójrzmy na lodówkę. Dużo miejsca jest co chować. Jedną ręką można zasunąć, odsunąć. Proszę bardzo. Fotele również są bardzo wygodne. Fotele są Recaro. Bardzo wygodne. Rekarowskie? Tak. I to jest standard. Czerwone pasy. Też standard. No. Sprawdzimy materac jaki. Bardzo miękki. Jeżeli ktoś ma problemy z kręgosłupem, chciałby twardszy, to pewnie musiałby sobie zamówić twardszy. Ten ma miękki materac. Ja bym potrzebował twardy.
ale to już jest na pewno opcja. Tutaj jeszcze jest taka opcja, że ta leżanka jest wysuwana, także można sobie zrobić 90 cm. A proszę mi powiedzieć, o co tutaj chodzi z tą górną półką, bo ona jest... To jest co to właściwie jest? Jest półka, tak? Natomiast pociąga pan ten dzyndzel do dołu, tak? I ma pan leżankę. Aha, super. Czyli gdy jedziemy sami i nie potrzebujemy górnej leżanki, możemy ją wykorzystać, proszę bardzo, jako schowek. Wrzucić torbę, cokolwiek, dość głęboki. Super. No, bardzo dobre rozwiązanie. Jak usiądę, to automatycznie lekko dźwiga się fotel. Proszę bardzo. Dźwiga, upuszcza. I tak dalej, oświetlenie. No i jeszcze skupmy się nad sufitem. Bardzo ładne, estetyczne oświetlenie LED-owe. Klimatyzacja postojowa. Klimatyzacja postojowa również jest za opcją, rozumiem. Tak. To jest akurat... jakieś siedzenia wentylowane też? No, gdybym miał dać kasę za ten samochód, kupiłbym, bo naprawdę jest... Zaskoczył mnie mile, naprawdę. Zaskoczył mnie mile. O ile jego wygląd zewnętrzny jest troszeczkę dla mnie sprawą dyskusyjną, także środek ma faktycznie naprawdę bardzo przytulny i... Jeżeli chodzi o design tego samochodu, czym się producent sugerował? Czy to ma być zastępca Magnumki, czy jak to w ogóle wygląda? Generalnie ten samochód jest oparty na kabinie modułowej. To znaczy jest jedna kabina, jeden szkielet. Jest tylko kwestia tego tunelu 20-centymetrowego, który jest w niższej kabinie. Szerokość, długość i tak dalej się nie zmienia w tym samochodzie. Wszystkie opcje w średniej kabinie można zamówić w kabinie dużej. Jedyną rzeczą, której nie można włożyć do kabiny tej wysokiej, to jest silnik 11-litrowy. W tej wysokiej kabinie występuje tylko z motorem 13-litrowym. Rozumiem. No i też zabrano już tradycyjną rączkę hamulca postojowego, zastąpiono ją po prostu takim... Elektromagnesem. Teorię? Proszę. Czy praktykę? Super. Sprawdźmy jeszcze sobie schowki tutaj. Malutkie, podręczne. No schoweczki ma zdecydowanie mniejsze niż konkurent, ale jeżeli ktoś nie jest wymagający, to w zupełności wystarczy. Bardzo ładny design, bardzo ładny samochód. Ktoś będzie z nich odbiorcą. To może się i... Może wyglądać to jak tandetny plastik, ale tak naprawdę jest to guma antypoślizgowa, którą można, proszę bardzo, sobie zdjąć i tutaj jest dostęp do bezpieczników. To co to jest? Odpowiednik premiumka, czy to jest? Odpowiednik Magnum. Znaczy, no tak naprawdę ten odpowiednik Magnumki, można powiedzieć, że to jest odpowiednik Magnum. Natomiast jeżeli chodzi o premiumkę, no to tamta kabina jest w porównaniu do premium zdecydowanie większa. Bo ona jest... Nie ma tych ścięci, bo jest cała szeroka nawet. Dokładnie. A tam jest otwarte, można tam wrócić ogień. Tak. No i teraz pora na Mana GTX 18440. Yeah. Dobra, chodzimy. Tylko tutaj tak nie będziemy stałem, prawda? Okej, zobaczymy sobie wnętrze nowego Mana. Niestety prezentanci tutaj Mana są mniej uprzejmi i nie pozwolą nam usiąść za kołem kierownicy. Nie wiem, czegoś może się obawiają. Może strzegą jakichś ważnych sekretów firmowych. Kto tam ich wie? No nic.
Może chodzi o jakieś kosmiczne, zaawansowane technologie. Tak czy inaczej, my też swoje tutaj postaramy się. A czy właściwie wiesz, nie dużo się tutaj zmieniło w stosunku do wersji poprzedniej, tak? No panowie, to w sumie nic prawie. Mamy kanał, mamy lewarek skrzyni biegów. Widzisz, w Mercedesie też był automat, nie? Mamy tutaj już znany, bardziej czy też mniej lubiany schowek, ale deska rozdzielcza jest nadal, że tak powiem, tutaj w tej linii prosta. I może postaram się tak... Kadałek, można nie chodźcie tak z nogami, dobra? No. Aha, po tym kanale, dobra. Tylko chciałem te zegary uchwycić, wie pan. Telefon pan nie wolno. Podać? Nie, bo on się musi ładować, jak się ładuje. No halo. No bateria mi padła, wiesz? Kulek. Ładuję go, ładuję w aucie. Zobaczmy teraz górę. Super. Schowki potężne. Zadzwonię za chwilę, dobra? Halo? Halo? Żeby wyłonić pierwszą trójkę, musimy mieć dogrywkę, gdyż egzekwo na drugim miejscu w tej chwili... Tak, więc przejadą tam z powrotem. Tam z powrotem przejadą, prawda? A więc zapraszamy na linię startową Tomasza Sklosza, lat 9. Tomasz, dogrywka, walczy o drugie miejsce z Martą Matwicką. Marta. Tomasz i Marta mają dokładnie te same czasy co do setnej sekundy. I wyłonimy drugie miejsce. Strongman uczy dzieci jeździć. I uwaga, jedziemy tam z powrotem. Po strzech. I zawracamy z powrotem. Zobaczymy wnętrze nowego DAF-a. Jeśli można, można? Za pozwoleniem pana, opiekuna tego samochodu, możemy zobaczyć wnętrze DAF-a. Czy jest jakaś możliwość włączenia zapłonu? Czy będziemy mogli zobaczyć zegary? Zamykane, co warto zauważyć, nie każdy producent tam ma. Półeczka z góry, mamy poślizgowa. Fotele dość wygodne, fajnie się w nich siedzi. Tunel dość taki, ja wiem, go może mieć. 15 cm wysokość tunelu. Ale na szczęście brak lewarka skrzyni biegów, pedał gazu, hamulca, zero sprzęgła. Fajnie się siedzi. No i tutaj jest bardzo dużo przestrzeni. Kabina bardzo wysoka, wydaje się bardzo wysoka. I
i też bardzo szeroka. Zaskoczyła mnie ta szafka. I to oczywiście pod tym jest dojście do bezpieczników, tak? Z tamtej strony jest dojście do bezpieczników. Leżanka również jest tutaj na dole i u góry. Przy beltach. Proszę, można zajrzeć. Roletki standardowe. Roletki standardowe. No ogólnie fajnie się siedzi w tym samochodzie. Kierownica obszywana ładnie, skórzana. Bardzo miło. Bardzo miła w dotyku. To jest naprawdę bardzo miły w dotyku materiał. Ja to dzisiaj kurwa pało po głowie zostanie. No zaraz pan nagrywa. Nagrywa, to nie, nagrywa. To jest stosowana oczka. Pan nagrywa. Poczekaj, jeszcze z godziny. Lodóweczka również, no, dość pokaźna. Kurwa, co to jest? No dobrze, dobrze, śmiało. Tak jak pan zaczyna. Tak jak... Aha, dobrze. O kurczę, lodówka mnie zaskoczyła, jest dość duża. Dość głęboka. No. Dodatkowe wgłębienie na taką wysoką butelkę, półtora litrową. Lodówka mnie bardzo mile zaskoczyła. Niby taka mała, niepozorna, ale jest bardzo głęboka. No i tutaj schowek jest na... I kosz na śmieci. I kosz na śmieci i schowek na butelkę, którą można po prostu mieć pod łokciem. Super, bardzo dobre rozwiązanie. Bardzo pożyteczne. Dobrze, bardzo panu dziękuję za uprzejmość. Znaczy, wiesz, jedni tutaj są, żeby pokazać samochód odbiorcy, a inni tutaj są jakby za karę, jakby po prostu byli skazani na to, że tutaj w ogóle są i pokazują potencjalnemu klientowi, prawda? Wóz, który ewentualnie moglibyśmy zakupić. Także, tak jak wspomniałem, jedni tutaj są, bo chcą, a inni tutaj są tak jakby za karę. No i tutaj widzisz, jest ten sławny, że tak powiem, już nightlock DAFA, czyli to zabezpieczenie nocne, tak? I tutaj, jeżeli chodzi o zabezpieczenie silnika, no ładnie, też wygląda to dość fajnie. Nie widać silnika, czyli wszystko spoko. Ale wiesz co, powiem ci tak, gdybym miał kasę i miał coś wybrać z tych wszystkich samochodów, które żeśmy widzieli do tej pory, to co byś wybrał ty? Mercedes albo Iveco. Ja bym zdecydowanie wybrał, na razie u mnie jest faworytem Mercedes MP4. Chyba jest najbardziej przemyślany, tak jest moje zdanie, takie jest moje odczucie, ale... We wnętrzu tak jest, ale... A no wiesz, no wiadomo, że czas i eksploatacja nie oszczędza żadnego pojazdu, prawda? No, no i teraz samochód, który chyba ostatnimi czasy interesuje wszystkich, którzy grają symulatory ciężarówek, takie jak na przykład Euro Truck Simulator 2 i Iveco Stralis Highway. Czy możemy nagrać wnętrze? Jasne. Dziękujemy za uprzejmość panu. I zobaczymy wnętrze Iveco i Iveco Stralis Highway. Zegary są bardzo czytelne, o wiele bardziej czytelne niż te, które widzimy w Euro Truck Simulator, prawda?
jeżeli ktoś się sugeruje grami komputerowymi, to zapewniam was, że te zegary są o wiele bardziej czytelne. Tak, kokpit jest bardzo ładny, tak, bardzo ładny. To znaczy, wiesz, podoba mi się ten design, aczkolwiek... Ty masz miękki plastik, gdzie nie ma... Tak, jest tak miękki plastik, że on aż wręcz pracuje pod palcem. To nie jest po prostu taki jakiś bezczelny, twardy plastik. On jest miękki, miły dotyk. To jest właściwie chyba guma, tak? Gumoplastik. Gumoplastik, tak pan podpowiada, gumoplastik. Tutaj jest oczywiście jakaś wkładka antypoślizgowa. Gdzie jest dojście do bezpieczników ewentualnie? Bezpieczniki pod tą... nie tam? Tutaj, pod schowkiem. Pod schowkiem jest dojście do bezpieczników. Tu jest wejście do kilku przełączników, jedno, ale nie będę go teraz wyciągał, tu jest jedno i pod spodem mamy bezpieczniki. Super. To jest pełen dotykowy, nie? I on jest w standardzie. W standardzie ekran dotykowy. Kanał jaką ma wysokość? Oj. Takich rzeczy powiem panu szczerze. Nie. Można zobaczyć lodóweczkę? O, to się całe wysuwa. Proszę, to... To można powiedzieć, że to jest jeden cały segment, który wysuwa się w całości, tak? Tak. Można oczywiście super. Niewielkie salonki, tylko pełną dolną leżankę. Mamy w tym miejscu 57-litrową lodówkę. I oprócz tego jeszcze jest ten zbiornik izotermiczny. Tak. Super, elegancko. A salonka to ten fotel się obraca, tak? Nie, salonka to jest po prostu to, żeby tutaj sobie spokojnie coś zjeść, a składamy to na łóżko. Mm-hmm. I składana górna leżanka, też dość duża. Z drabinką. Z drabinką. Też duża. Zobaczmy, schowki wszystkie są za mnie. Te nad kierowcą jest zamykane. Zamykane, nie zamykane, zamykane. Super. No i oczywiście szybkie takie, żeby coś nam nie wyleciało. Telefon, widzi ładowarkę. USB, komputer, tutaj mamy trzy wejścia. Wejście na multimedialne jakieś. Zonka. No i on jest faktycznie taki jasny. Ta tapicerka jest taka jasna, jak nam zaprezentował na przykład Eurotrack Simulator. Ale siedzi się naprawdę wygodnie za kołem kierowcy. Tam gdzie pan naciskał, o, tak? I nacisnąć nogą, tam. Gdzie idzie? To dokładnie. Bo mam zakryte i nic nie on widzę. Teraz. No. Na środku pan naciskał. A jest jakaś możliwość włączenia zapłonu? Chciałbym po prostu zobaczyć zegary, jak to wygląda. No ale są dwa kluczyki, jeden do drzwi, drugi do zapłonu. Proszę bardzo. To jest jeden. No zegary są zdecydowanie bardziej czytelne. Wszystko po prostu widać, tak, wszystko po prostu widać. Zobacz sobie tam ten panel. Czyli nie jest to po prostu tak, że coś tutaj jest nieczytelne. No i... Radio, ekran dotykowy. Wejście CD, USB, SD card, AUX, Bluetooth i audio ustawienie. Super. No i tutaj jeszcze jest schowek przy samym tunelu. Tutaj jest, rozumiemy, jakieś popielniczka, tak jest. Żeby tradycji stało się zadość, na hamulec postojowy oczywiście jest przysłowiowa wajcha. Tu wszystko jest nadal ten sam plastik, taki gumoplastik właściwie, mięciutki, miły w dotyku. Nie idzie? Czekaj, weź rękę, spróbuję nogą. O, właśnie. Nie umiałem po prostu pod tym kartonem wyczuć tego... Guzika, tak jest. Bardzo ładne wnętrze, tu jest te kontrolki również. Czy dużo wysiłku zajmuje opuszczenie tej? Jak widać, pan to zrobił jedną ręką. Najszersza. Mamy drabinkę.
Kabinka wysuwa na sekund. Ekstra. Schowków tam też jest bardzo dużo. Widać na tylnej ścianie jest schowek, po bokach są schowki. Z tej strony nie widzę, ale na pewno też są schowki. Także ekstra. Oświetlenie jest też w swoim miejscu. Naprawdę to wygląda bardzo ładnie. I ten zapach, nowego samochodu. Super. No i salonka. Ten fotel jest obracany do salonki, czy nie? Nie. Fotel nie jest obracany niestety do salonki. Dobrze, w takim razie bardzo panu dziękujemy za uprzejmość. Dziękuję bardzo. No i oczywiście papuga. I to nagrzane. Widziałeś kiedyś coś podobnego? No, ja cię kręcę. Miał skrzynię biegów przed sobą, nie? No, BMW, ty. Ale takie ma logo. Ja się na motorach nie znam, więc mogę palnąć głupstwo, ale widzę wyraźnie tutaj logo BMW. Kurczę. Kurczę, R6. Patrz, on tutaj ma po prostu nogi jak na... No siedzisz jak w samochodzie. To jest kawał solidnej podłogi, rozumiesz? Siedzenia ze skóry. Ręczny, zobacz. No. Hamulec ręczny. Normalnie tutaj jak samochód. To są zegary od samochodu. No. To są zegary od samochodu. Zobacz, przełączniczki. A biegi jakieś? Coś? Nie, no łza się wokół kręci. Patrz, wlot powietrza. Chyba. Łezki, te nerki. Z tyłu po prostu kanapa, to już właściwie chyba nie jest motocykl. Kurczę, patrz z tyłu, te skóry. Nie, no coś kapitalnego, fantastyczna sprawa. Wydechy kapitalne. To jest silnik od samochodu. Ja się wciłaś już tu, bo ja się już utopię. Zobacz. Głowice. Kurczę. No jestem pod wrażeniem. Zobacz, to nie biegnie. Nie no, maszyna po prostu... samochody, wiesz? Wiesz co, nie wiem, ja naprawdę się nie wypowiadam, bo ja na motocyklach się zupełnie nie znam, ale to co widzę, to po prostu mnie szokuje i... Masz skrzynię biegów normalną, samochodową. I silnik z BMW. To jest ten... Kiedyś widziałem właśnie, to gość miał bajkę centralnie, jak siedział, to zmieniał biegi, nie? Takie po prostu sobie ścigacze. Taki ścigacz to nie jest, ścigacz leży, a ty sobie prosto siedzisz, nie? To jest taki osobny. Mi się podoba, jak na motorze jest chrom. I to mi się bardzo podoba. Ładne te motory. Mogę się załóż. Jeszcze się nie zatarł. Teraz nie, do 14 nie zatarł. Ale już.
No ciekawe. Fajnie by było nagrać, jak że będzie się działo! Będzie się z mordy lało!